zostajesz tu samego w takim stanie? Co ma znaczyć ten jarzębiak? Ten popiół na dywanie? Usiłuję się pogłębiać w ten sposób. Jest najtaniej. Nie jesteśmy przecież tacy, jacy w lustrze się widzimy. Dziś wyszedłem wcześniej z pracy i zabrakło mi rutyny. Bo spotkało mnie zdarzenie, bardzo niecodzienne. Fatalny dzień. Nie chcę więcej takich dni. Więc wyszedłem wcześniej z biura, jak mówiłem. Od lat tylu miałem pierwszą pustą chwilę w tej dzielnicy, gdzie pracuję, prawie nie znam. Zabłądziłem. Zwykle to się denerwuje. Miłe. I ulicą pierwszą z brzegu szedłem w przypadkowy spacer. Ten brak czasu tak dolega. Chciałem chociaż raz inaczej. Nie zdawałem sobie sprawy. Nie, kochanie, nie chcę kawy. Nie zdawałem sobie sprawy, że to jest ryzyko. To był fatalny dzień. Nie chcę więcej takich dni. Tą ulicą szedłem aż do baru. Było pusto. Poza jedną ładną parą. On coś mówił głupawego. Nie widziałem, siadłem obok. Ona tak wpatrzona w niego, że już być przestała sobą. I poczułem żal do losu, że na miłość nie zawiła. Żal niemądry, że w ten sposób nigdy na mnie nie patrzyła się. By im nie przeszkadzać, cicho zamykałem paru drzwi. Tą kobietą byłaś ty.